Tym razem zajmiemy się składnią, czyli poprawną budową zdań w języku niemieckim. Przypuszczam, że początek będzie dla Ciebie dość oczywisty, no bo siłą rzeczy, omawiając przykłady czasowników, rzeczowników, przymiotników, ubieraliśmy je sobie w zdania. Natomiast teraz poznamy Natomiast w tym dziale spróbujemy sobie wszystkie te nasze informacje zebrać tak cudzan do kupy. Powiemy sobie o zdaniu pojedynczym i o różnych rodzajach zdań złożonych, więc wreszcie będziesz mógł powiedzieć, że coś się dzieje, bo coś się dzieje, ponieważ, gdy, czy i tak dalej. Zaczniemy sobie od zdań pojedynczych. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, ale orzeczenie w zdaniu pojedynczym zawsze jest na drugim miejscu w zdaniu. Orzeczenie to ten odmieniony czasownik. Czasami będzie to na przykład zwykłe. Ich fahre, ja jadę. Czasami będzie to czasownik modalny, zikan ona potrafi. A czasami będzie to czasownik posiłkowy, na przykład Ich habe das gemacht. W tym momencie Haben będzie tym naszym odmienionym czasownikiem. Może pamiętasz, że jednak mamy dwa wyjątki. Pierwszym będzie tryb rozkazujący, który omówiliśmy. Drugim natomiast będą tak zwane pytania czy, które omówimy. Pytania, czy typu, czy idziesz do szkoły, czy ona jest ładna, i tak dalej. No i bardzo ważna informacja. Język polski ma tak zwany szyk wolny, czyli możesz sobie to zdanie budować de facto tak, jak ci się podoba. Po niemiecku aż takiej wolnej amerykanki nie ma. To orzeczenie zawsze jest na drugim miejscu, dlatego, gdy chcesz zbudować jakieś zdanie, postaraj się nie tłumaczyć go w słowo w słowo, próbuj wyrażać ideę. Oczywiście najłatwiej byłoby, zacznij myśleć po niemiecku, no ale to nie jest takie proste. Tłumacz sobie te zdania, jeśli na początku potrzebujesz, ale pamiętaj, że ten szyk po niemiecku jest jednak ustalony. Spójrzmy na zdania w języku niemieckim. Der Manager fährt mit seiner Freundin nach Italien. Nach Italien fährt der Manager mit seiner Freundin. Mit seiner Freundin fährt der Manager nach Italien. Za każdym razem mamy to nasze orzeczenie na drugim miejscu, bo na początku stoi nam podmiot, na przykład their manager albo jakaś inna część tego zdania. Na przykład do Włoch jedzie ten menedżer ze swoją dziewczyną czy ze swoją dziewczyną jedzie ten menedżer do Włoch. Natomiast to fiat zawsze będzie na drugim miejscu. Po polsku możemy powiedzieć menedżer jedzie, do Włoch menedżer jedzie, a nawet ze swoją dziewczyną do Włoch jedzie menedżer, w zależności oczywiście od tego, jaki to będzie kontekst. Bo na przykład to ostatnie zdanie, które, no okej, okay, do końca naturalnie nie brzmi, ale jest to zdanie z punktu widzenia składni całkiem poprawne. Po niemiecku natomiast to fair zawsze musi być na drugim miejscu. Nie ma zmiłuj. Ten szyk, kiedy mamy orzeczenie na drugim miejscu, zaraz po podmiocie, nazywa się szykiem prostym. Przypomnę Ci, że podmiot to wykonawca czynności. Może nim być rzeczownik, tak jak tutaj mamy Ulrich, der IT-manager, czy das Mädchen. Może być nim oczywiście zaimek osobowy, er, wir, sie i tak dalej, ale może nim też być rzeczownik z jakimś określeniem, tak zwaną przydawką. Przydawką nazywamy to, co nam określa rzeczownik, czyli dodaje więcej informacji na temat tego rzeczownika. Na przykład der alte Kater, stary kocur, Eine schöne Frau, piękna kobieta, czy te nasze nieśmiertelne, die fehlerhaften Tastaturen, czyli wadliwe klawiatury. Stary, piękna i wadliwe to będą właśnie przydawki. I spójrzmy na przykład zdania, w którym zaznaczyliśmy sobie ten szyk prosty. Ich hatte eine gute idee, aber sie ist leider verschwunden. Miałem dobry pomysł, ale niestety zniknął. W pierwszym zdaniu podmiotem jestem ja, bo to ja miałem ten pomysł. Natomiast w drugim zdaniu podmiotem jest no sie ona, ponieważ idee po niemiecku jest rodzaju żeńskiego, ale to właśnie ten pomysł, czyli ta die Idee nam zniknęła. Natomiast zwróć uwagę na to, że w obu częściach składowych tego zdania występuje nam szyk prosty, czyli podmiot, a dopiero potem orzeczenie. Mamy też coś takiego jak szyk przestawny. W tym momencie, jak się pewnie domyślasz, przestawiamy kolejność, to znaczy na początku będzie orzeczenie, a potem będzie podmiot. Zwróć uwagę na to, że mimo tego, że ten szyk jest przestawny, to orzeczenie w zdaniu i tak będzie na drugim miejscu, po prostu na początku będzie coś. Nie ma konkretnej reguły na to, co to musi być, ale jest to ten element zdania, który chcemy podkreślić. Spójrz na przykład. Sonntags geht man ins nicht. W sobotę, albo sobotami, nie chodzi się do biura. Tutaj podkreślamy, że chodzi nam o te soboty, dlatego je właśnie wyrzucamy na początek zdania. Potem zgodnie z zasadami niemieckiej składni leci nam orzeczenie, geht. No a potem mamy podmiot, którym tu jest zaimek nieokreślony, man. No i to jest tak naprawdę szyk przestawny. Spójrzmy sobie na drugi przykład. Mit meinem älteren Bruder habe ich viel gesprochen. Często rozmawiałem z moim starszym bratem. Tutaj w zdaniu podkreślamy, że najważniejszą częścią jest, że z moim starszym bratem. Dopiero potem ląduje nam czasownik, potem podmiot, a na końcu reszta zdania. Pewnie sobie myślisz, no dobra, ale to mit meinem älteren Bruder to jest bardzo długie i to funkcjonuje jako tylko jedna część. Tak. Tutaj tak naprawdę. Najważniejszy jest ten bruda i wszystkie słówka go określające po prostu lądują razem z nim. Mamy bruda, czyli brat, który brat? Elteren bruda, czyli starszy brat, potem meinem elteren bruda, mój starszy brat i wreszcie mit meinem elteren bruda, czyli w końcu wychodzi z moim starszym bratem, ale jest to jakby jedno wyrażenie rzeczownikowe, prawda? Kolejnym przypadkiem, gdy będziemy stosowali szyk przestawny, są pytania z zaimkami pytającymi. Czasami to się na to mówi słówka pytające. Chodzi o takie słowa jak was, czyli co, win, kogo, wym, komu czemu, wan, kiedy, warum, dlaczego i tym podobne. na przykłady. Głównie chodzi o to, że to nie są pytania czy tylko to są te pytania, które zadajemy specjalnymi słówkami, tymi właśnie zaimkami pytającymi. Na przykład: Warum bist du heute nicht in die Arbeit gegangen? Dlaczego nie przyszedłeś dziś do pracy? Po warum mamy orzeczenie, a potem idzie nam podmiot. Czyli mamy szyk przestawny. Na początku orzeczenie, potem podmiot. Podobnie tutaj. Was macht sie am Abend? Mit wem trifft sie sich? Co ona robi wieczorem? z kim się spotyka? Ponownie mamy tutaj słówko pytające was, czyli co i my czyli z kim. No i potem, jak po każdym takim zaimku pytającym, będziemy mieli orzeczenie, a dopiero potem podmiot, czyli szyk przestawny. Pamiętaj natomiast, że mamy takie dwa wyjątki. Pierwsze to słówko wesń, czyli czyj, a drugie wifil, czyli ile. W zdaniach, które będą wykorzystywały te słówka pytające, orzeczenie będzie na trzecim miejscu. I to jest jedyny taki przypadek w niemieckim, bo mamy wessen Buch ist das oraz wie viel Geld habt. I dopiero potem jest i prawda? Pamiętaj, jest to taki wyjątek w niemieckim. Nie, że pierwszy czy jedyny, ale równie ważny. Teraz powiemy sobie, jak formułować pytania czy. Na początku budujemy sobie zdanie oznajmujące, na przykład: er raucht cigaretten. On pali papierosy. Potem stawiamy sobie nasz czasownik odmieniony, czyli orzeczenie na początku zdania. No i stosujemy szyk przestawny, to znaczy, że po orzeczeniu idzie od razu podmiot. Wychodzi nam: Ia raucht er cigaretten. No i tyle. Nie zapomnij tylko o znaku zapytania na końcu, no bo to też dość istotne. Spójrzmy na przykłady. Seid ihr beschäftigt oder kann ich euch stören? Czy jesteście zajęci, czy mogę wam poprzeszkadzać? No i spójrz. Tu mamy tak naprawdę dwa zdania pojedyncze. Pierwsze. Wy jesteście zajęci. Ihr seid beschäftigt. Oraz drugie. Ja mogę wam poprzeszkadzać. Ich kann euch stören. Bierzemy sobie te Czasowniki odmienione, czyli orzeczenia z tych obu zdań, stawiamy je na początek. No i voila! Seid ihr beschäftigt oder kann ich euch stören? Kolejny przykład. Haben Sie schon den Anhang gelesen, Frau Kuhl? Czy przeczytała już pani załącznik pani Kuhl? W zdaniu oznajmującym mielibyśmy Sie haben schon den Anhang gelesen, Frau Kuhl. Bierzemy sobie ten nasz odmieniony czasownik, ląduje on na początku, stosujemy szyk przestawny, czyli po orzeczeniu ląduje nam podmiot, no i mamy. Haben Sie schon den Anhang gelesen, Frau Kuhl? I na koniec. Werden wir auch nachts arbeiten müssen? Czy będziemy musieli pracować też nocami? Tu mamy trochę więcej czasowników, mamy werden arbeiten i müssen. A co gorsza, wszystkie mają końcówkę en, bo osobą w tym zdaniu, czyli podmiotem, jest wir. Które z nich zatem powinno wylądować na początku zdania? To odmienione. Żeby sprawdzić, który z tych czasowników jest czasownikiem w formie osobowej, czyli czasownikiem odmienionym, czyli orzeczeniem, musimy sobie na początku postawić pytanie, co to jest w ogóle za czas. Tutaj mamy czas, futuro 1, czas przyszły. No i teraz sobie myślimy. Co myśmy odmieniali w tym futurańsie? Ano, czasownik posiłkowy werden. I dlatego to werden odmienione poleci nam na początek naszego pytania czy. Stąd właśnie, werden wir auch nachts arbeiten müssen? Do tej pory zajmowaliśmy się tylko zdaniami pojedynczymi. Teraz przyjrzyjmy się wreszcie tym złożonym, ale wcale nie aż tak bardzo skomplikowanym. Spokojnie. Najwyższy czas wziąć się za zdania złożone, a zaczniemy od tych złożonych współrzędnie. Oczywiście nie będziemy tu mówili o tym, czym one są z punktu widzenia gramatyki, ale podstawową wiedzę zawsze warto mieć. Zdania złożone współrzędnie to minimum dwa zdania pojedyncze, no ale tutaj Ameryki raczej nie odkrywamy. Natomiast chodzi w nich o to, że można je oddzielić, to znaczy postawić kropkę pomiędzy nimi. A sens i tak pozostanie. To znaczy, że one istnieją niezależnie jedno od drugiego. Spójrz na to pierwsze zdanie. Ania poszła do sklepu, a Kasia płacze w korpo. Jeśli postawimy kropkę pomiędzy nimi, to nadal wszystko będzie jasne. A poniżej mamy przykład zdań złożonych podrzędnie. To znaczy, że jedno wynika z drugiego, i gdybyśmy postawili kropkę, to kilka informacji nadal byłoby niejasnych. Ania poszła do sklepu. Dymyka się sanepidowi. Nie wiadomo o co chodzi. To znaczy, no niby wiadomo o co chodzi, prawda, ale to tak gramatycznie nie wiadomo o co chodzi, że da się domyślić, ale pełnej informacji nie ma. O, może tak. No i jak zauważyłeś, kiedy mamy zdania złożone współrzędnie, to rozdzielają je spójniki. No i tak naprawdę najważniejsze w tym temacie będzie to, po których takich spójnikach mamy szyk prosty, a po których przestawny. No już te szyki znamy, więc teraz tak naprawdę wystarczy przejrzeć te spójniki. Spójrzmy na pierwsze dwa przykłady. Anne ist ins Geschäft gegangen und Katrina weint in der Firma. Tutaj mamy spójnik und, którego zresztą mogłoby nie być i w obu zdaniach mamy szyk prosty. Na początku podmiot, potem orzeczenie. Tak przy okazji jest to tłumaczenie tego pierwszego zdania, czyli Anna poszła do sklepu, a Katrina czy tam Kasia płacze w firmie. Natomiast w drugim zdaniu będziemy mieli spójnik deshalb, czyli dlatego i po nim mamy szyk przestawny. Spójrz. Der Chef ist noch nicht da, deshalb haben wir nicht angefangen. Szefa jeszcze nie ma, dlatego nie zaczęliśmy. No i tak naprawdę to tu nie ma za bardzo nic do rozumienia. Po prostu mamy spójniki, które wprowadzają nam szyk prosty i mamy spójniki, które wprowadzają nam szyk przestawny. Trzeba je zapamiętać. Na początku spójrzmy sobie na te spójniki, po których mamy szyk prosty. Będą to m.in. und, czyli i, aber, ale, denn, ponieważ, sondern, lecz czy oder lub albo. Tutaj czasami wynika taka konfuzja wśród uczących się języka niemieckiego, czym się różni aber od zondan, no bo oba znaczą ale, lecz. Zondan używamy tylko w przeczeniach, co zresztą zaraz zobaczysz na przykładzie. Das Team arbeitet sehr fleißig, aber die managerin Zespół pracuje bardzo pilnie, ale menedżerka i tak krzyczy. Tu mamy, aba, po którym mamy szyk prosty. Taki sam szyk zresztą mamy w tym pierwszym zdaniu. No i większej filozofii nie ma. Po prostu na początku jest podmiot, a potem orzeczenie. Ich ging zur Schule, denn ich wollte lernen. Chodziłem do szkoły, bo chciałem się uczyć. Na tam same imprezy. Tak czy inaczej, mamy tutaj spójnik ten, ponieważ, po którym również mamy szyk prosty, czyli podmiot, orzeczenie. Ich ging, ich wollte. Przypominam, to imperfekt. W trzecim przykładzie wykorzystamy sobie to nasze zondan, czyli lecz używane w przeczeniach. Spójrzmy. Ihr werdet euch nicht erholen, sondern ihr werdet am Wochenende arbeiten. Nie będziecie odpoczywać, lecz będziecie pracować w weekend. To znaczy, jeśli to nasze pierwsze zdanie ma jakieś przeczenie, typu na przykład tutaj nicht erholen, to możemy jako spójnika użyć lecz, żeby zestawić oba zdania ze sobą. Natomiast szyk i tak pozostaje prosty. Mamy I erwerded, I Podmiot, orzeczenie. I ostatnie zdanie. Zabiny trink zu viel kaffee. Uda zjechać einfach zu viel energii. Zabine pija za dużo kawy. Albo ma po prostu za dużo energii. No i tak samo po uda, czyli lub, albo stosujemy szyk prosty. No i proste. Spójrzmy zatem, po których spójnikach będziemy mieli szyk przestawny, czyli na początku orzeczenie, a potem podmiot. Będą to na przykład Darum Deshalb Deswegen i wszystkie te trzy znaczą dlatego, dan, czyli potem, trotzdem, mimo to, außerdem, oprócz tego oraz sonst, w przeciwnym razie. Spójrzmy na przykłady. Zuerst fügen wir das Mehl hinzu, dann mischen wir den Teig. Najpierw dosypujemy mąkę, a potem mieszamy ciasto. Zwróć uwagę na to, że po dan mamy ten szyk przestawny. Mamy dan, orzeczenie, a dopiero potem podmiot. Zresztą, w tej pierwszej części zdania też mamy szyk przestawny. Dlaczego? Bo podkreślamy, że na początku dodajemy mąkę. Dlatego to jest na początku zdania. I drugi przykład. Es regnet, trotzdem fahren wir ins Gebirge. Pada Mimo to jedziemy w góry. Mamy tutaj ten nasz zaimek nieosobowy s, którego używamy, żeby opisać pogodę, s regnet. Potem mamy spójnik trotzdem, mimo to, po którym wprowadzamy szyk przestawny, czyli orzeczenie, farn, a potem podmiot via. Trzeci przykład. Sie faulenst den ganzen Tag, außerdem klagt sie über ihre Kollegen. Cały dzień się leni, oprócz tego narzeka na swoich kolegów z pracy. No i znowu. Mamy pierwsze zdanie, które akurat tutaj budujemy. Zgodnie z szykiem prostym, to znaczy podmiot orzeczenie, potem mamy aus który nam wprowadza szyk przestawny, dlatego mamy klagt. No i potem podmiot Z i reszta zdania. I ostatni przykład. Hör das auf! Sonst wirst du herausgeschmissen! Przestań albo zostaniesz wywalony. Dosłownie znaczy to, że w przeciwnym razie zostaniesz wywalony, prawda? Natomiast po polsku naturalnie przetłumaczymy to jako albo, coś jak taka pogróżka bardziej. No i tu znowu mamy czasownik rozdzielnie złożony tym razem, aufhörn, przestawać i jest on tutaj w trybie rozkazującym, czyli przestań, w przeciwnym razie zostaniesz. Ząst wprowadza nam szyk przestawny. Po mamy orzeczenie, dopiero potem podmiot, no i reszta zdania. Tutaj akurat mamy ten particip 2, herausgeschmissen, wywalić kogoś z pracy. No i to tak naprawdę cała filozofia, jeśli chodzi o zdania złożone współrzędnie. Teraz spojrzymy sobie na zdania złożone podrzędnie, bo tam czeka na nas jedna drobna niespodzianka. No ale kto nie lubi niespodzianek? Chyba tylko ja. Powiedzieliśmy sobie już o zdaniach złożonych współrzędnie, teraz powiemy sobie o tych złożonych podrzędnie. Jest to zestaw zdań, przynajmniej dwóch, z czego jedno jest tak zwanym zdaniem głównym, a drugie zdaniem pobocznym. Jest wiele rodzajów takich par zdań złożonych podrzędnie. My poznamy dwa. Będą to zdania dopełnieniowe i przydawkowe. Zdanie główne, czyli to powiedzmy bez spójnika. Funkcjonuje normalnie, szyk prosty, tak jak poprzednio, natomiast w tym zdaniu pobocznym mamy coś takiego, co się nazywa szyk końcowy. I teraz sobie pewnie myślisz, jak to końcowy, to ile jeszcze tych szyków będzie? Spokojnie, mamy tylko prosty, przestawny, który już znasz, i właśnie ten końcowy. Szyk końcowy w języku niemieckim jest używany bardzo, bardzo często i nie jest on wcale aż taki zły. Wygląda on tak, że nasze orzeczenie, czyli czasownik w formie osobowej, czasownik odmieniony, idzie po prostu na koniec zdania. Dlatego to zdanie poboczne będzie miało taki wzór: będzie nasz spójnik, potem podmiot, potem reszta zdania, czyli te takie upiększacze, a na końcu wyląduje nam orzeczenie. Zobacz, jak takie zdania wyglądają. Ich weiß, dass sie nicht in die Arbeit gegangen ist. Wiem, że nie poszła do pracy. Zdaniem głównym tutaj jest ich weiß. Wiem, natomiast pobocznym, że nie poszła do pracy. No i idziemy zgodnie ze schematem. Mamy spójnik das, to znaczy że. Potem jest podmiot, że ona. Pamiętaj, że w niemieckim ten podmiot być musi. Po polsku nie musimy dawać podmiotu, bo już samo poszła nam mówi, że chodzi o nią. Potem nicht in die Arbeit gegangen. To jest to nasza część, reszta zdania w cudzysłowie. A na końcu idzie czasownik odmieniony. Tutaj, jako że jest to czas perfekt, będzie to czasownik posiłkowy sein. I drugi przykład. Ich habe gefragt, ob du dich hast. Pytałam o to, czy się umyłeś. Tutaj mamy zdanie ze spójnikiem OB, czyli czy. Natomiast system jest taki sam. Mamy spójnik ob, potem mamy, potem mamy podmiot, resztę zdania i odmieniony czasownik. W języku niemieckim możemy zacząć nasze zdanie złożone zdaniem pobocznym, czyli jakby, że nie poszła do pracy, wiedziałem. Po polsku brzmi to trochę mniej naturalnie, natomiast po niemiecku się to zdarza. Po angielsku zresztą też, bo to są podobne formy. Natomiast, gdy zaczniemy nasze zdanie zdaniem pobocznym, to wchodzi nam drobna zmiana. Spójrz na przykład. Weil er böse war, wollte ich ihn nicht stören. Ponieważ był zły, nie chciałem mu przeszkadzać. Rozpoczęliśmy to zdanie zdaniem pobocznym i w nim cały czas jest ten nasz szyk końcowy. Mamy spójnik, weil, potem podmiot, er, reszta zdania böse, a na końcu odmieniony czasownik, czyli nasze orzeczenie, war. Natomiast potem to nasze zdanie główne zaczynamy szykiem przestawnym, to znaczy na początku idzie orzeczenie, a potem podmiot. Wolte ich, a nie ich wolte. Pamiętaj o tym, bo możesz się naprawdę zaskoczyć, jak często będziesz zaczynał swoje zdania właśnie zdaniem pobocznym. A ta zmiana taka duża nie jest, trzeba tylko o tym pamiętać. I kolejny przykład: das sie Krank ist, wusste sie noch nicht. Jeszcze nie wiedziała, że jest chora. Oczywiście dosłownie mówimy, że jest chora, jeszcze nie wiedziała. Tutaj będziemy chcieli podkreślić tę chorobę, że jest to jakaś informacja zaskakująca albo po prostu bardzo istotna. Dlatego to zdanie poboczne damy na początek. No ale podobnie mamy spójnik das, czyli że. Potem mamy podmiot sie. Reszta zdania krank i odmienione sein, czyli jest. I nasze zdanie główne zaczynamy szykiem przestawnym wstezi noch nicht. Nie wiedziała jeszcze. Oczywiście możesz sobie budować zdania tak, jak Ci się podoba, prawda? Natomiast pamiętaj o tym, że po prostu masz taką możliwość, tylko wtedy musisz pamiętać o tym szyku przestawnym w zdaniu głównym. No dobra, ale skupmy się trochę na tym szyku końcowym i powiedzmy sobie, po których spójnikach mamy ten szyk, bo są to bardzo często używane spójniki. Będą to na przykład file, da, oba znaczą bo, ponieważ, Das, że, ob, czy. Pamiętaj, że zamiast weil albo da możesz powiedzieć den, o którym mówiliśmy wcześniej i po nim mamy szyk prosty. Natomiast powiem Ci jeszcze, że na przykład ja den prawie nie używam. Nie wiem dlaczego. To nie jest to, że jakoś specjalnie lubię ten szyk końcowy. Po prostu jakoś to weil i da mi bardziej weszły. Kwestia gustu. I spójrzmy na przykłady. Ich habe teilgenommen. Weil ich ihn helfen wollte. Wziąłem udział, bo chciałem im pomóc. No i co? Mamy nasze zdanie główne. Ich habe teilgenommen. Tutaj przypominam Ci, że jest czasownik rozdzielnie złożony. Teilnehmen, brać udział. Wziąłem udział, bo, czyli weil. I potem wchodzi nam szyk końcowy, czyli podmiot, reszta zdania i orzeczenie. Weil ich ihnen helfen wollte. Pamiętaj o tym, żeby skupić się tak bardziej, gdy w zdaniu pobocznym będziesz miał dwa czasowniki. Jeden odmieniony i jeden nieodmieniony, albo na przykład w formie Partizip 2, czyli tej trzeciej formie, o której mówiliśmy. Wtedy ten odmieniony idzie na koniec, dlatego musisz sobie go zdefiniować, a potem go wyrzucić na koniec. Bardzo często zdarza się, że tutaj właśnie osoby uczące się języka niemieckiego trochę kręcą tę kolejność i robią na przykład ich in wollte helfen. No niestety nie. Dlatego pamiętaj, żeby za każdym razem się skupić przy takim zdaniu. Przynajmniej na początku. Sie wusste nicht, dass er den Computer wegwerfen müssen hat. Nie wiedziała, że musiał wyrzucić komputer. Tutaj specjalnie użyłem czasownika modalnego w czasie perfekt, mimo że jak ci powiedziałem już wcześniej, używamy ich głównie w czasie imperfekt, no bo potem wychodzą takie krzaki jak müssen hat. Natomiast i tak można z tego zrobić szyk końcowy. Wtedy na końcu leci nam jak zwykle czasownik odmieniony. W tym przypadku czasownik posiłkowy haben. Das er den computer. Potem mamy naszą zbitkę czasownikową wegfahren müssen. Nie zmieniamy jej kolejności. No i no i hat na końcu, bo jest tą odmienioną formą czasownika. I trzeci przykład. Ich möchte fragen, ob sie das Projekt bis Montag fertig machen werden. Tu natomiast mamy przyszłość. Chciałbym zapytać, czy skończy pan, pani projekt do poniedziałku? Mimo, że jest to czas przyszły, to zasada jest taka sama. Mamy czasownik werden, tutaj jest on czasownikiem posiłkowym, odmieniony przez osobę pan, pani, państwo, sie werden, dlatego ląduje na koniec. Mam nadzieję, że rozumiesz, że szyk końcowy jest dość ważną częścią języka niemieckiego. Zresztą do tej pory naprawdę ciężko byłoby Ci powiedzieć, że coś się dzieje, bo... Albo że właśnie, albo że. W codziennej komunikacji bardzo często używamy właśnie zdań złożonych podrzędnie, dlatego warto się ich nauczyć. Szczególnie, że potem z tym szykiem końcowym jeszcze będzie trochę zabawy, ale tym się jeszcze nie musisz przejmować. Teraz powiemy sobie o zdaniach dopełnieniowych, a potem o zdaniach przydawkowych. Zapraszam. Czas na zdania dopełnieniowe. Oczywiście nie będziemy tutaj wchodzili w jakieś meandry gramatyki, ale niektóre rzeczy warto wiedzieć, a innymi rzeczami można szpanować przed kolegami. Chyba. Tak czy inaczej, dopełnienie określa, czyli dopełnia nam czasownik. To znaczy, że zdania dopełnieniowe będą nam podawały więcej informacji na temat orzeczenia w tym zdaniu głównym. Zresztą, dwa przykłady już poznaliśmy. Były to zdania z das i z op, czyli że. Oraz czy. No bo zobacz, wiem, co wiem, i teraz dodajemy sobie informację do tego wiem. Oraz pytała, o co dopełniamy sobie ten czasownik pytać. Jeśli chcesz wiedzieć tak mega dużo, to możesz sobie zanotować, że zdania dopełnieniowe będą nam odpowiadały na pytania wszystkich przypadków poza mianownikiem. Czy ci się to przyda w życiu? Wiesz, no, zależy, czym się zajmiesz i jakie krzyżówki będziesz robić. Natomiast co Ci się na pewno przyda w życiu, to to, żebyś pamiętał o szyku końcowym, który zawsze będzie występował w zdaniach dopełnieniowych, no bo jest to po prostu typ zdania pobocznego. Poza tymi spójnikami op czy das, zdania dopełnieniowe często będą zaczynały się od zaimków pytających, do tych słówek pytających, na przykład warum, dlaczego, wann, kiedy, wo, gdzie czy wohin, dokąd. Pamiętaj, że wo łączy się z dativem, a wohin z akuzatywem. To się będzie za Tobą jeszcze ciągnąć. No ale, spójrzmy na przykłady. Ich weiß nicht, warum der Chef so entschieden hat. Nie wiem, dlaczego szef tak zadecydował. Zdanie dopełnieniowe zostało tu nam wprowadzone przez zaimek pytający warum, czyli dlaczego, no a potem mamy już podmiot, tę naszą resztę zdania w cudzysłowie, i odmieniony czasownik, tutaj będzie to czasownik posiłkowy hat. Dlaczego? No bo oczywiście jesteśmy w czasie perfekt, w czasie przeszłym. I drugi przykład. I wollt wissen, wann der Lieferant kommt. Chcieliście wiedzieć, kiedy przyjedzie dostawca. No i znowu mamy zdanie główne, które mamy w zwykłym szyku prostym. Podmiot, orzeczenie, reszta zdania. I zdanie poboczne, tutaj zdanie dopełnieniowe. Co chcieliście wiedzieć? Ano to, kiedy przyjedzie dostawca. Wann der Lieferant kommt. Czyli mamy zajemek pytający, a potem szyk końcowy. Tutaj nie mamy żadnych upiększaczy, więc po prostu jest to życzenie. No ale to jest mimo wszystko szyk końcowy. I trzeci przykład. Frau Dieter zeigte auf der Landkarte, wo sich das Stadtzentrum befindet. Pani Dieter pokazała na mapie, gdzie znajduje się centrum miasta tym razem wprowadzimy sobie nasze zdanie dopełnieniowe od zaimka pytającego wo, czyli gdzie. Potem mamy czasownik zwrotny sich befinden, tak? Więc ta część odmieniona, czyli ten czasownik właściwy, można powiedzieć, pójdzie nam odmieniony na koniec. ZYŚ zostaje sobie tutaj. No i potem mamy podmiot i resztę zdania, czyli wo sich das Stadtzentrum befindet. I ostatnie zdanie: Kannst du mir sagen, wohin ich mit diesen Dokumenten gehen soll? Czy możesz mi powiedzieć, dokąd powinienem iść z tymi dokumentami? Tutaj zobacz, że nasze zdanie główne też jest pytaniem: czy możesz mi powiedzieć? No ale funkcjonuje to mniej więcej tak samo. Pamiętaj jednak, że w pytaniach czy czasownik jest na początku, dlatego kannst du mir sagen, czy możesz mi powiedzieć? No i potem mamy zdanie dopełnieniowe, czyli to zdanie poboczne. Zajmę pytający wohin, dokąd? Podmiot ich. Reszta zdania i czasownik odmieniony, w tym przypadku jest to czasownik modalny zolen, ich, zol, dlatego zol na końcu. No i ta-dam. Tyle jeśli chodzi o zdania dopełnieniowe. Nie chodzi oczywiście o to, żebyś umiał klasyfikować zdania poboczne, bo nie o to chodzi. Ważniejsze jest to, żeby dzięki tym przykładom weszło Ci w krew, że mamy w nich po prostu szyk końcowy, gdzie ten czasownik odmieniony leci po prostu na koniec zdania. Teraz powiemy sobie o zdaniach przydawkowych. Wyglądają one trochę inaczej, no ale jak wiadomo, liczy się wnętrze. To nasz ostatni temat w ostatnim dziale poświęconym gramatyce, bo potem jeszcze będziemy mieli pracę nad tekstami, ale już więcej gramatyki nie będzie. Zdania przydawkowe to te, które uzupełniają nam informacje o rzeczowniku. Na przykład, mój brat, który pracuje w dziale IT, jest zadowolony z życia. To, który pracuje w dziale IT, jakby dodefiniuje nam mojego brata i będzie to zdanie przydawkowe. Odpowiadają one na pytania, was für ein, was für eine, was für ein, czyli jaki, jaka, jakie, oraz welche, welche, welches, który, która, które. Zresztą te pytania już spotkaliśmy dużo wcześniej. Pamiętasz kiedy? Zdania przydawkowe będą w niemieckim wprowadzane przez der, die albo das, które tutaj tłumaczymy jako który, która, które, tak? Mój brat, który pracuje w dziale IT. Podobnie jak zdania dopełnieniowe wprowadzały nam te słówka typu warum, was, das, op i tak dalej, tak zdania przydawkowe wprowadzają nam der, die oraz das. I tu się pewnie już trochę cieszysz, że uu, wreszcie coś co kojarzy. da das, rodzajniki określone. Niespodzianka. To nie są rodzajniki, mimo że tak wyglądają, to są tak zwane zaimki względne i one są bardzo podobne, różnią się tylko nieco w odmianie. Widzisz? W tej tabelce pokazałem ci, jak te zaimki względne, czyli słówka wprowadzające nam zdania przydatkowe się odmieniają tak naprawdę różnią się tylko w genitywie. No i jeden przykład w datywie, ale zaokrąglając to nie ma różnic. Sprawdźmy sobie, jak te zaimki względne odmieniają się w każdym przypadku. W nominatywie: der, die, das, die, czyli który, która, które i liczba mnoga też, które. Genitiv: dessen, deren, dessen, deren. Tutaj desen przypomina Ci słówko pytające wessen, które w ogóle łączy się z genitywem, więc może jakoś łatwiej ci to będzie skojarzyć. W datywie mamy tym, te, tym i denen. Zwróć uwagę na to, że tutaj to teinen dostaje jakby końcówkę EN, którą i tak dostają rzeczowniki w liczbie mnogiej w datywie, więc tutaj znowu może sobie skojarzysz. Jeśli uważasz, że te skojarzenia są głupie, to zapomnij. No, ale jeśli pomogą, no to moja rola tu jest spełniona. I wreszcie akuzatyw. Dein, die, das, die. No dobra, ale dlaczego one się odmieniają? Spójrzmy na zdania. W pierwszym zdaniu mamy nominativ. Das ist der Mann, der mit Elke arbeitet. To mężczyzna, który pracuje z Elke. No i. Jak pewnie się domyśliłeś, skoro zdanie przydawkowe jest typem zdania pobocznego, no to będziemy mieli w nim szyk końcowy. Jak już wspomniałem, tu mamy nominativ, dlatego mamy po prostu der Mann, der mit Elke arbeitet. Ja tylko tak tutaj nadmienię, że zaimek względny zależy od tego dodefiniowanego rzeczownika. Tak jest to der man, dlatego rodzaj męski nominativ, dlatego der mit Elke arbeitet. Spójrzmy dalej. Das ist der Mann, dessen Computer von Maria genommen wurde. To mężczyzna, którego komputer, czyli czyj komputer, został wzięty przez Marię. No i znowu mamy. Das ist der Mann, to jest nasze zdanie główne. I teraz zdanie przydawkowe. Którego komputer von Maria genommen wurde. Jest tu genitive, bo jest to jego komputer, przynależność. Dlatego musimy sobie odmienić ten zaimek względny przez przypadek genitive. W rodzaju męskim jest to dessen. Reszta zdania przydawkowego podąża już naszym tym szykiem końcowym z wurde na koniec. Mamy tutaj imperfekt w stronie biernej. Genomen wurde. Zauważyłeś? A, jeśli nie, to na pewno zauważysz trzeci przykład. Proszę bardzo. Der Mann, dem er gestern begegnet ist, Spricht mit Monika. Mężczyzna, którego wczoraj spotkał, rozmawia z Moniką. I tutaj uwaga, bo czasownik begegnen jest dość trudny, bo po pierwsze w perfekcie łączy się z sein, jak zresztą widzisz, er gestern begegnet ist, a po drugie łączy się z datywem. Po niemiecku spotykamy komu czemu. Dem er gestern begegnet ist. Którego wczoraj spotkał. Znowu mamy der Mann, mężczyzna, dlatego rodzaj męski. W datywie będzie to DIM i właśnie dlatego DIM będzie nam wprowadzało zdanie przydawkowe, a potem już jedziemy normalnie szykiem końcowym. Mamy EA, er, czyli podmiot, mamy potem resztę zdania, jakby, czyli the begignet i czasownik w formie osobowej, czasownik posiłkowy zain, czyli EA er ist. Tutaj zresztą jest to zdanie wtrącone, to znaczy po nim mamy kontynuację zdania głównego. Diaman, spricht mit monika, Der Mann, dem er gestern begegnet ist, spricht mit Monika. I teraz widzisz jak to działa, to zdanie wtrącone nie będzie nam zaburzało szyku zdania głównego, po prostu jedziemy dalej z czasownikiem i resztą zdania, czyli der Mann spricht mit Monika. I kolejny przykład: Die Tastaturen, die ständig fehlerhaft waren, werden endlich gewechselt werden. Klawiatury, które ciągle były wadliwe, zostaną wreszcie wymienione. Tutaj mamy natomiast liczbę mnogą, klawiatury, dlatego zaimkiem względnym, który będzie nam wprowadzał to nasze zdanie przydawkowe, zdanie poboczne, jest właśnie die, bo które klawiatury? Te, które ständig fehler gehabt waren. Pamiętaj, że sein i werden łączą nam się po niemiecku z nominativem, dlatego mamy tutaj die. Natomiast reszta zdania głównego, to znaczy werden endlich gewechselt werden, to jest już nasza standardowa strona bierna, tym razem w czasie futuro 1, prawda? Mamy dwa razy jeden. I tu będziemy mieli jeszcze kilka przykładów, bo ważnym jest to, że zaimki względne można łączyć z przyimkami. Nie powiemy tylko klawiatury które, klawiatury którymi itd., 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 ale z którymi, o których, przez które, do których itd. Spójrzmy na przykłady. Das ist die Frau, mit der ich geheiratet bin. To kobieta, z którą jestem żonaty. Tutaj mamy z którą? I teraz tak, do tych zdań przydawkowych musimy podejść z troszeczkę większym skupieniem. Bo mamy tutaj przyimek, który oczywiście podlega rekcji. Pomyt zawsze mamy datyw, prawda? Dlatego tutaj ten nasz zaimek względny będzie w datywie. On się odnosi do kobiety ze zdania głównego, dlatego będzie to rodzaj żeński ale mimo wszystko w datywie, dlatego mit der. Na no, że końcowy ich geheiratet bin, zwróć uwagę na to, że heiraten łączy się z sein, bo jest to, jakby nie patrzeć, zmiana stanu cywilnego. I drugi przykład. Morgen haben wir eine Party, während deren Peter sein Zertifikat bekommen wird. Jutro mamy przyjęcie, podczas którego Peter otrzyma swój certyfikat. Mamy the party, bo jest eine Party. Zaimkiem względnym wprowadzającym zdanie przydawkowe tutaj byłoby oczywiście the, no bo rodzaj żeński. Ale werend, jak wiemy, łączy się z którym przypadkiem? No odpowiedz. Z genitivem. Dlatego werend podyktuje zmianę tego naszego zaimka względnego na deren. I mamy werend, deren. Trochę taki łamaniec językowy. Peter sein Zertifikat bekommen wird. potem mamy już po prostu szyk końcowy. I kolejny przykład. Die Firma, von der diese Anfrage geschickt wurde, ist im Konkurs gegangen. Firma, od której zostało wysłane to zapytanie, zbankrutowała. I tutaj mamy tak. Die Firma to jest rodzaj żeński, ale zdanie przydawkowe wprowadzamy z przyimkiem von, który zawsze nam się łączy z datywem. Dlatego rodzaj żeński w datywie jest Der, dlatego Die Firma von der. I potem reszta zdania leci szykiem końcowym. Diese Anfrage geschickt wurde. Tu mamy stronę bierną w imperfekcie. I po przecinku kontynuujemy zdanie. Główne. Ist in Konkurs gegangen. Zaznaczyłem Ci tutaj ten zwrot: In Konkurs gegangen, bo bardzo często ten konkurs jest tłumaczony jako konkurs. A trochę nie o to chodzi, jak widzisz. I ostatni przykład. Die Kinder, für die die Organisation Geld gesammelt hat, fühlen sich besser. Dzieci, dla których organizacja zbierała pieniądze, czują się lepiej. Tutaj mamy znowu podmiot die Kinder i wprowadzamy zdanie przydawkowe z przyimkiem für. Für łączy się z akuzatywem, dlatego patrzymy sobie jak wygląda... Liczba mnoga w akuzatywie, w naszych zaimkach względnych. No i będzie to die. I tu mamy dwa razy die. Bo pierwsze die, czyli to für die, jest naszym zaimkiem względnym die Kinder für die. Natomiast drugie die to rodzajnik naszego słowa organization. Ja wiem, że trochę sporo tych die, no ale co to dla ciebie. Potem jedziemy już szykiem końcowym. Die Organisation geld gesammelt hat. Tutaj będzie to czasownik odmieniony i particip 2, bo jest to perfect. No i kończymy zdanie: Füllcych, pesa czują się lepiej. Mam nadzieję, że Ty też czujesz się lepiej, wiedząc, że to było ostatnie zdanie przykładowe w tej części gramatycznej naszego kursu. Pogratuluj sobie. Ja również Ci gratuluję. <śm>